Halo, halo, cześć, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Wojtek i miło mi was gościć w kolejnym odcinku z serii My Time at Porsche. I moi drodzy, co dzisiaj będziemy robić? Dzisiaj przede wszystkim będziemy wykonywać misję dla farmy, w sensie zaniesiemy datadiski dla... I teraz zawsze zapominam, jak ona się nazywała. Petra, dla Petry, tak, dla Petry. Następnie pogadamy z Arlo, ponieważ naprawiliśmy windę. Mam tylko wielką i taką cichą, delikatną nadzieję, że to się tam, wiecie, wszystko będzie trzymać w jednym. Dodatkowo też teraz tak, jeszcze jedna rzecz, bo ja tutaj muszę... Dobra, porządeczki w sumie mamy. I teraz jeszcze jest kwestia jedna, którą ja chciałem zrobić. Czy ja potrzebuję jakiekolwiek... Czekajcie, przede wszystkim to tak, potrzebujemy 6 datadisków. Więc te 6 datadisków, albo może weźmiemy wszystkie, bo to i tak nam tutaj nie zginie, nic się z tym nie stanie. Teraz tak, co do, moi drodzy, farm i innych rzeczy, które mamy, przyznam wam się szczerze, że wiem i zdaję sobie z tego sprawę, że lamię tak bardzo, że to jest katastrofa, w szczególności w walce, więc postaram się was teraz posłuchać odnośnie tutaj sytuacji z właśnie... całością. O, apple juice'y nam się zrobiły. I tu my tu w ogóle, czekajcie, czy my mogliśmy... możemy ugotować sobie mięsko. I zastanawiam się, czy tego nie zrobić, bo to nam da więcej HP. Wiecie co? Ja sobie to spokraftuję. Niech to nam się zrobi. Damy fulla. I tak więcej niestety nic by nie będziemy mogli zrobić. Mamy list. Zaraz zobaczymy od kogo. From Civil Corps. O! Okej. Okay. Dobra, czyli nasze zlecenie widzę, że zostało tutaj zrobione i widzę, że dostaliśmy sporo rzeczy, aczkolwiek my, moi drodzy, musimy przejść oczywiście ten trzeci poziom nieszczęsny, więc ja mam taką cichą nadzieję, że to się po prostu uda i nie będzie problemu, więc co za tym idzie? Myślę, że tak, w pierwszej kolejności na pewno standardowo pójdziemy sobie, może jeszcze tu jagódki pozbieram, bo te jagódki w sumie są bardzo potrzebne. Czemu nie? Musimy tak, musimy porozmawiać z Arlo, musimy ogarnąć datadiski, więc to też na pewno zrobimy, jest godzina 8. Największy problem, tak na dobrą sprawę, to chyba, wiecie co, będę mieć z tym zadaniem, to jest Davas Fish Stew. Dlatego, że ja nie jestem w stanie tego zrobić, bo nie mamy cooking seta, więc... no, o, Higgins, nasz przeciwnik. O nie! No świetnie, brawo ja. Dobra, wchodzimy do Commerce Commission i teraz tak, ja w ogóle muszę zobaczyć, czy ja to zadanie mogę w jakikolwiek sposób anulować, bo... i chyba nie mogę niestety. Dwa razy hardwood sofa. 1000... waterproof cloth. Oj, to ja nie wiem, czy to będziemy w stanie zrobić. Cultivative fennel, no, na pewno. 4 piece of glass, to mam na pewno, więc to... Aha, czyli wziąłem. A czy te sofy też mogę? Nie, nie mogę. I tego też nie mogę. Okej, okay, dobra. Czyli mamy glass dla... A nie, czekajcie, czy to zadanie... Moment, bo ja się chyba teraz w chwili obecnej delikatnie zgubiłem. Moment, moment. Czy to zadanie jest... Nie, to zadanie po prostu jest dla Dawy i my tutaj nie mamy żadnego czasu na to. No tak, faktycznie, bo nie mamy opcji give up. Dobra, okej, okej, spoko, ogarnąłem, ogarnąłem, mam nadzieję, że ogarnąłem. Ale wiecie, no to jestem ja i ja czasem naprawdę nie ogarniam. Ale cieszę się bardzo, że piszecie mi, że dobrze mi idzie. Bo, no Porsche jest faktycznie bardzo taką grą do dosyć mocnego ogarniania, więc sami rozumiecie. Teraz tak, charcoal to na pewno musimy wytworzyć w całości. Tutaj widzę, że wszędzie jeszcze paliwo jest jako tako. Dobra, to teraz tak, standardowo posortujmy wszystko. I potrzebujemy piece of glass 4. I wydaje mi się, że to szkło to my raczej na pewno mieliśmy, więc jest, 4 sztuki potrzebuję. Dzień dobry, więc to zostawiamy i to zabieramy ze sobą, dobra. Czyli pójdziemy do Research Center i musimy ogarnąć tak, data diski oddać, następnie zrobić też tutaj myk z Commerce Commission dla tej. Czekajcie, tu jest w ogóle doktor Ksu Clinic. A czy ja wziąłem to zadanie z tymi? Nie, nie wziąłem, dobra, nieważne. Także tak, musimy pójść do Arlo, musimy pójść do Petry. Dodatkowo pójdziemy zakupić sobie ciuszki. Więc żeby tutaj była jasność, na pewno to ogarniemy.
Tylko teraz pytanie, gdzie jest Arlo? Bo to mi teoretycznie coś tutaj pokazuje na górze, ale... Mogę? Nie, nie mogę przeczytować. Ach, lipa. Dobra, gdzie jest to wejście do doktorka? Tu jest, dobra. No i moi drodzy, spróbujemy dzisiaj się też udać do tych lochów. Zobaczymy, bo może faktycznie będzie sporo tych rzeczy, które gdzieś tam będę miał do zrobienia. O, jest Arlo, dzień dobry. Hopefully we'll be able to figure out the green goo soon. Hey, I've been looking for you. The word around town is that you're getting kind of strong. I was wondering if you might like to take a little trip with me while we investigate something unusual. Dobra. I like your spirit. We need that around here. Okej, okay. Czyli head outside the city, więc domyślam się, że to jest raczej kwestia już odpalenia tej misji, żeby udać się do... Tak mi się przynajmniej wydaje, do Wolf Industries, ale no tak, musimy się dostać tutaj i... Kurczę, boję się troszeczkę, że ja w to przez przypadek wejdę, powiem wam szczerze. Ale dobra, zobaczymy, zobaczymy co z tego wyjdzie. Mam tylko nadzieję, że nie, w razie czego zaraz się uzbroimy, mam nadzieję, bo faktycznie jeżeli chodzi tutaj o nasze ciuchy... No, nie należą one do najlepszych, więc na pewno sobie je zakupimy, dobra. It'll take a while to analyze. Aha, znowu take a while. Trzymaj to. A research? Dobra, to jeszcze z tobą porozmawiam. Dobra, czyli to jest tak na dobrą sprawę wsio i nic nie jestem w stanie tutaj więcej zrobić, więc musimy po prostu poczekać. Ale pójdziemy do pani krawcowej, bo ona powinna być tutaj. Tutaj mamy ubranka, więc to powinno być chyba ten straganik. I teraz tak, tak, jest defense, stamina. No ja nie ukrywam, że chyba najchętniej to bym kupił te najdroższe rzeczy, które dają nam naprawdę dużo, a właściwie raczej najwięcej bym powiedział. Tą kurtałkę mamy, ona daje 60, ta daje za to 90 i 25. Dodatkowo spodnie też moglibyśmy te kupić. No trochę wybulimy pieniążków, ale wydaje mi się, że będzie to potrzebne. Więc trudno, ja to kupię. Mam tylko nadzieję, że nie okaże się zaraz, że mogłem sobie to wykraftować, bo chyba się wkurzę. Ale to nieważne jest, nieważne. Dobra, mamy to, mamy ten ubranko, więc jest znacznie, znacznie lepiej. Jeszcze brakuje mi czapki, ale nie za bardzo wiem, skąd możemy tą czapeczkę ogarnąć. Bo tutaj u niej widzę, że żadnej jako takiej czapki nie ma, jakieś gacie w ogóle. Mogę ci tą kurtkę sprzedać? Mogę, dobra, to ja ci ją sprzedam, bo ona mi się nie przyda. Dobra, sympatycznie. Więc teraz tak, to mamy zrobione, a tutaj co ten pan sprzedaje? Aha, bo tutaj w ogóle widzę, możemy u niego kupić receptury. Przyznam wam się szczerze, że u niego rzadko byłem. Więc sami rozumiecie. Natomiast dobra, teraz tak. Wyjść z miasta tak, żeby się udało. Byłoby sympatycznie. O, jest znowu ta Emily, ale Emily to ja nic nie zrobię. Czekajcie, czekajcie. Nie, nie, nie. Nie Arlo. Nawet nie waż się do mnie podejść. W ogóle jakieś śmiesznie i komicznie wyglądam w tym ubranku, nie? Masakra. Dobra, ale teraz tak. Ja muszę zobaczyć, czy my tutaj mamy jakiekolwiek rzeczy, bo tutaj z reguły to tak posortowałem, żeby to miało ręce i nogi, teoretycznie. Ale zastanawiam się właśnie, czy nie ma tutaj jakichś rzeczy, które jestem w stanie... O, to możemy wrzucić do domu. Więc właściwie można by tam trochę, że tak powiem, nachrzanić w domku. Ale wydaje mi się chyba, że jednak więcej nic tutaj jako takiego... Nie mam. Tu jest max stamina 9. To jest broń. Okulary. I okulary to jest też ta rzecz, której mi mówiliście, żebym je zrobił, bo je możemy włożyć chyba... A nie. A to nie mogę sobie z nich zrobić. Myślałem, że one na czapkę wejdą. Dobra, nieważne. Co my tutaj jeszcze mamy? Mamy 6 do ataku. Maksymalnie 30 HP. Fluffy Pendant. Też można by to spróbować ogarnąć. Wiecie co? Mamy bandaże, to ja je zabiorę tak just in case ze sobą. I tutaj mamy Magnetic Bracelet, daje nam 6 do defa. Dobra, to zaraz zobaczmy jak to działa. To nam daje 50 HP, to nam daje 13 defa, więc wydaje mi się, że ja tu chyba nie jestem w stanie nic więcej wymienić. Powiem wam szczerze. Co najwyżej tylko te okulary. Nic więcej tutaj nie wrzucę, czyli tak na dobrą sprawę niepotrzebnie to wszystko stąd
zabrałem, no bo no niestety nic nam to nie da. Critical Chance, o, w sumie Critical Chance mógłby się przydać, ale dobra. To teraz tak, wrzućmy jeszcze runy tutaj do domu. Bo wiadomo, im będziemy mieli więcej HP, tym też będzie lepiej, tak? Więc a tutaj te możemy sobie po prostu położyć dowolnie jak chcemy. Jak to się kładzie? Pick up. Nie. Postaw to tu. Cyk. I cyk. Dobra. Tylko że nie wiem czasem, czy to nie będzie jednak działać w sytuacji, w której wiecie, my sobie tam po prostu się prześpimy, bo nie widzę, żeby nam to zwiększyło. Ale dobra. Także tak, w chwili obecnej to mamy. Zostawię sobie jeszcze tutaj. Tu chyba były datadiski. I teraz tak. Jeszcze zobaczymy sobie, czy ja jestem w stanie sobie zrobić jakiś kapelusz. O, moment. Wy mi chyba o tych sunglassach mówiliście. 10% kryta. To jest chyba to. To ja to wykraftuję, bo to były sunglassy. Nie jakieś takie dziwne, podrabiane rzeczy. Czy ja jestem w stanie coś takiego lepszego? Tutaj też daje nam 6% kryta. Flower Duster, Sleep Mask, Mask HP 30. No tego nie zrobię, czyli... Nie jestem w stanie zrobić sobie nic tak na dobrą sprawę lepszego. Niestety, szkoda. Ale co do tych okularów, to ja je na pewno wymienię. Bo to nam daje co prawda 12 defa, ale tu pisaliście mi o krycie, więc czekajcie, critical chance mamy 15. To może ja bym jeszcze zrobił tą lampkę, kurczę, powiem wam szczerze. Gdzie to było? Critical chance. Dobra, wiecie co? Ja ją zrobię, bo my jej i tak nie mamy, a domyślam się, że pewnie muszę ją gdzieś w domu postawić, więc mam nadzieję, że to nam ten krytyk, te krytyczki ogarnie i mogę ją postawić tutaj? Mogę. Cyk. Nie wiem, czy mi zwiększyło statystyki. Dalej mam 15 teoretycznie, więc kurczę, w sumie nie wiem, na jakiej zasadzie to działa. Ale domyślam się, że może jest konieczne to, żeby po prostu ten jeden dzień po prostu przerobić. I teraz tak, te gogle zostawimy i moi drodzy, ja jeszcze chciałem sobie ogarnąć rzecz, która... Aha, mamy apple juice. Coś na staminę bym też potrzebował jeszcze, żebyśmy poszli do tych lochów. No bo nie ukrywam, żebym poszedł i spróbował faktycznie ogarnąć tak, jak mi pisaliście. Ale... Moment, czy ja tutaj mam coś na staminę? O, mamy roasted meat. To mięsko też sobie zabierzemy. To daje nam HP i daje nam stamina Royal Honey, ale nie wiem, czy będziemy to brać. Defense, smoked fish roll też mogę zabrać ze sobą. Spicy fish soup. Dobra, to zrobimy to w ten sposób i mamy też, widzę, apple juicy. Dobra, więc teoretycznie jesteśmy, no wyglądamy dziwnie i komicznie, ale spróbujemy jednak ogarnąć sobie ten trzeci poziom lochów. Nie wiem, czy moi drodzy, czy to cokolwiek nam da, czy to cokolwiek nam w czymś pomoże. Mam wielką nadzieję, że tak, bo faktycznie zwiększyliśmy sporo defa, dodaliśmy sobie też chyba trochę życia, jeśli się nie mylę. Więc liczę tak po cichutku, delikatnie na to, że może nam się uda, no i będę próbować, tak jak już mówiłem wcześniej, je po prostu kajtować, czyli tak jak powinno to teoretycznie wyglądać. Dobra, i teraz tak, w pierwszej kolejności myślę, że sobie zjemy snake berriesy. W razie czego dodam sobie to, to damy sobie jako ostatnie i coś na staminę, no to niestety nie mam nic innego. A nie, mamy tutaj ten, dobra. Jest ok, czyli tak, w pierwszej kolejności jak tylko wejdziemy, to jemy zupkę. I trzeci poziom, Savage Plant, Enter, no i tu może być problem. Ale spróbujemy, nie poddajemy się. Prawda jest taka, że ostatnio udało nam się dosyć daleko zajść, prawie byliśmy, no tak bym powiedział, dosyć daleko, więc... A tu jest, a teraz są zupełnie inne? No chyba sobie ktoś żartuje ze mnie. Aha, a nie, nie, są inne? No dobra, teoretycznie poszło spoko. Dostaliśmy jakieś lubrykanty, engine, Cooper, Copper Coile. Wszystko sympatycznie, ale tu się widzę, mi koledzy zrespili. No dobra,
Aha! Dobra, okej. Nie sądziłem, że będę obrywać przez ścianę. Nie wiem, czy to jest zasługa... Ale wiecie co, to chyba jednak jest zasługa. To jest chyba jednak zasługa tych okularów. Bo one mi bardzo faktycznie zwiększyły kryta i idzie znacznie, znacznie lepiej. Także dziękuję za rady, bardzo serdecznie. O nie, tu są te ryby. To one stunowały, jeśli pamiętam dobrze. Ale dobra, nie dziabnęła mnie. No i teraz jak ja mam ich tutaj wykajtować? Ja domyślam się, że pewnie robię znowu błąd. O, właśnie, mnie dziabnęła mnie rybka. Bandyta też. Kurde, ciężko jest. Ciężko jest je wyciągać po prostu. Ale obrywamy znacznie mniej niż obrywaliśmy, więc tu jest progres, moi drodzy. Tu jest progres. Progres, duży progres. Aha, to są te, których nie dziabniemy sobie. No dobra. No nie sądzę, żebyśmy stracili. Co prawda straciliśmy koło stówki życia. Ale chyba nie jest aż tak źle. Czy to jest finito? Oj tak. No dobra, pierwszy floor jest ok. Wydaje mi się chyba, że buff nam się skończył, jeżeli chodzi o defa, bo nie widzę go tutaj nigdzie, żeby był włączony. Więc standardowo zrobimy ponownie, zjem sobie rybę, zregenerujemy sobie życie, może niekoniecznie tak mega maksymalnie, ale starajmy się jak tylko możemy. Oj. Chociaż... Kurczę, wiem, że źle znowu robię, że ich nie wyrzucam i ten, ale powiem wam szczerze, że oni jakoś dziwnie napadają na mnie razem. Tam jest ich, widzę, sporawo, ale tutaj też jest, widzę, sporo rzeczy, które nam się oczywiście przydadzą, do szczęścia. I skrzyneczka. Industrial Engine, dobra. Ten kolega ma chyba definitywny problem, ale... Aha, dobra. Kurde. Ale wiecie co? Widzę też, że... Niekoniecznie to takie branie ich w poj... Aha, dobra, bo... O kurde. Nie no, patrzcie, nie idzie źle. Wydaje mi się, że jest to też kwestia tego, że po prostu mamy właśnie więcej defa i tego wszystkiego i idzie znacznie, znacznie lepiej, także okej. Dobra, mam nadzieję, że damy radę na spokojnie. Oni mówią tylko po 8, więc to też nie jest tragedia. Mam wrażenie, że ta ryba nam się strasznie jakoś szybko kończy, kurczę. No dobra, ten pojechaliśmy go bezproblemowo. No i to jest wsio. Dobra, drugie piętro, 2 z 6. Znaczy, w sensie teraz wchodzimy na trzecie piętro. Niezbyt dużo życia i wszystkiego nam pozabierało, także... Aj, dziabnął mnie. Tutaj na pewno jak ich zdziabniemy, to się za chwilę nowe pojawią. Dobrze, mi się wydawało. Rybki. Uniczki, nie uniczki. No i czemu ta ryba żyje? Tak, ryba jest najgorsza. Najgorsza, powiem wam szczerze, z tego wszystkiego jest ta ryba. Dobra, są nowe. Kurczę, nie wiem jak tych bandytów cholera unikać. Ale wyciąganie ich, przyznam wam się szczerze i bez bicia, jest dosyć trudne. Nie wiem, może nie potrafię tego robić, ale mam wrażenie, że oni jakoś do mnie... Owszem, ci mniejsi do mnie przyjdą, to na pewno. Gorzej jest z tymi, co oczywiście strzelają, to oni to raczej tu się nie pokuszą o to, żeby w ogóle do mnie przyjść, więc nawet nie będę, wiecie, próbował. Ale no, będziemy musieli spróbować. Dobra.
Ale tak jak mówię, jest 3 z 6, co prawda straciłem połowę życia, ale nie jest źle. Dobra, zjedzmy sobie te Snake Berriesy. No i może to też jest kwestia tak na dobrą sprawę tego, że znacznie więcej żarcia sobie przynieśliśmy, więc... Więc też teoretycznie wydaje mi się, że może to jest kwestią taką, że pójdzie nam po prostu lepiej. Oho, ten mnie zawsze uderzy, nie wiem jakim cudem. Kurde, zatruł nas. Oho, nowy. Aha, bo ja tego Plirmidena nie dziabnąłem. Nowe się zrespią? Nie, dobra, jest okej. W przypadku tych bandytów trzeba na bok odskakiwać, to już właśnie teraz dopiero zauważyłem, tylko tak, zjedzmy sobie, o Jezus, niepotrzebnie tyle tego zażarłem. Kurde, zapomniałem, że apple juice przecież, nie wiem, czy to się stakuje, jak długo to trwa, czy to nie stakuje nam się, kurde. Ale kurczę, mam wrażenie, że tu jest zupełnie jakoś inaczej, bo nie przypomina, ej patrzcie, tu w ogóle nie ma, a nie, tu są. Bandyty. Dwa. Chociaż to chyba ten przedostatni poziom i tak był najgorszy, jeśli dobrze pamiętam. Więc jeszcze wszystko przed nami. Dostałem osiągnięcie Treasure Hunter. A tych to w ogóle nie rozumiem, dlaczego oni strzelają przez ściany. Nie jestem zatruty na razie póki co. Dobra, i to jest wsio, i to jest czwarte z sześciu, czyli zostało nam przedostatnie i boss. Powiem wam, że jestem... no tak, tylko że do tego typa nie podejdzie. On mnie może zauważyć, ale on nie podejdzie do mnie, bo on będzie strzelał. O, czekajcie. Aha. A nie, nie. Nie, patrzcie, on wraca, to oni coś zmienili. Czyli to nie jest takie łatwe, żeby ich wyciągać. Natomiast widzę definitywnie, że myk musi być następujący. Skaczemy, uderzamy, skaczemy, odskakujemy w sensie. No. Te ryby są najgorsze, kurde. O, coś mi tu wypadło. Żarcie, o, dry apple slices, super. No te ryby są najgorsze, naprawdę. To muszę przyznać i one bardzo życie utrudniają. No i one stunują, więc tutaj widzę, że trzeba odskakiwać, jak będzie próbowała nas dziabnąć. Dobra. No faktycznie, zobaczcie ile straciłem życia. Wydaje mi się, że to chyba ugryzienie tej nam tak na dobrą sprawę najwięcej zabiera, bo ona zatruwa jakoś tak mocniej, tracę życie. Nie wiem, może się mylę, ale... Takie mam wrażenie. Dobra. Okej. Nie ma nowych, więc tutaj jeszcze jest jedno przejście. Ale domyślam się, że niestety mogą się zrespić nam na nowo, także poczekamy chwilę. Tu są tylko bandyty. To bandyty to easy. Pojedynczo. A nie, jest jedna ryba. O, ty paskudnico jedna. Umieraj, zdychaj, dobra, nara. Okej. Okay. Small silicon chip, jak milutko. I czy to jest finito? Czy te monety mi wpadły? Chyba tak. Ej, słuchajcie, to jest... Idziemy na bossa w takim razie. Ale jaja. Czyli jednak faktycznie warto jest troszeczkę pieniążków wydać i się skupić na tym, żeby... zapomniałem z tym apple juice'em. Co prawda to i tak mi tylko życie daje, ale wiecie, no jednak zawsze to coś. Także poczekamy chwilę, ja się tutaj zregeneruję. Na pewno myślę, że dziabniemy sobie tą. O właśnie, jeszcze zjemy sobie jabłka, bo to stamina. I myślę, że jeszcze weźmiemy sobie spicy fish soup. Też zjemy, żeby mieć dużo staminy.
Także jest ok. No i zjemy standardowo smoked fish. Fisza, żeby było. Tak, i tu jest dokładnie identyczna taktyka. Raz, dwa, trzy, unik. Raz, dwa, trzy, cztery, no może nawet cztery można. Raz, dwa, trzy, cztery i unik. Raz, dwa, trzy, cztery, unik. Nie! Ach, zapomniałem. Raz, dwa, trzy, cztery, unik. Raz, dwa, trzy, cztery. Nie, 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 więcej nie chciałem. Ja nie wiem też, po ile on bije. Ale nie chcę chyba, wiecie co, jednak się tak, że tak powiem, przekonywać o tym. Wiecie co, na razie zrobimy sobie raz, dwa, trzy. O, raz, dwa, trzy, cztery. O nie, teraz będzie do nas strzelał. Teraz będzie to, trzeba podejść i tu go ciupać. No nie, ewidentnie, ewidentnie, moi drodzy, sytuacja jest następująca. Przede wszystkim... Przede wszystkim ubranka dały bardzo dużo. Druga sprawa, dodatki. Czyli zwiększyliśmy sobie, wiecie, życie i krytykalne szanse i do widzenia. Silicon chipset, special item, nice. Oj, dostaliśmy kapelusz. Max HP 230, nice. Dobra, jestem z siebie dumny. Mam nadzieję, że wy ze mnie też. zwłaszcza 3-4 osóbki, które tam namiętnie komentują każdy odcinek i dają rady. No, dobra, jestem z siebie proud, very, very proud. No dobra, więc teraz tak na dobrą sprawę, to co możemy zrobić, to jest oczywiście od razu pójście i... Znaczy, może inaczej, wiecie co? Ja się was po prostu zapytam, czy ja mam teraz zlecić też to wydobywanie z tego trzeciego poziomu? Bo nie wiem w sumie nawet. No nie, ja chcę stąd wyjść. Chociaż w sumie możemy zlecić, bo to z tego co pamiętam, to nie było tam jakoś mega, mega tragicznie drogie. Ale Boże, słuchajcie, tak się cieszę, że to się udało zrobić, naprawdę. Naprawdę. O, aż się muszę napić. Także w sumie teraz nie wiem, czy do tych ruin będziemy tak na dobrą sprawę wracać, czy po prostu damy im takie zlecenie, będziemy dawać zlecenie. Więc tu o tym też mi napiszcie, bo też jestem ciekaw, jak to będzie wyglądać. Natomiast no damy to zlecenie na ten poziom trzeci. To jest tutaj i teraz tak, Savage Plant. Possible Lot. No tak chyba nie bardzo. I patrzcie, nie mam tutaj... Duration, aha, czyli to wiadomo. Dobra, wiecie co? Dajmy może... Dam jedno na 3 dni i zobaczymy, co z tego wypadnie, bo tutaj mamy tylko possible lot. Nie mamy tutaj nic więcej, tak na dobrą sprawę, więc... Nie wiem, jak to wygląda, bo nie mamy tych silikonowych chipów. Także dobra, zlecę to, bo tak mi pisaliście, żebym ten trzeci poziom zlecił, więc zlecam. Dobra, to teraz tak. Szczerze powiedziawszy, najchętniej poszedłbym już spać. Ale wiecie co zrobimy? Pójdziemy jeszcze do Arlo. Pogadamy z nimi, zobaczymy, o co tutaj chodzi z tym zadaniem. Nie, pierw wrócimy na farmę, bo muszę zobaczyć, czy się charcoal zrobił. Bo jeżeli się zrobił, to będziemy musieli dalej dać ten metalik tam, żeby się porobił. No ja biedna Emily, ona cały czas coś chce, a ja nie wiem. O, widzę, że się dużo przerobiło. Dobra, ale standardowo daję dalej bronzbary, bo one nam się przydadzą. Refuel. A, mi się skończyło drewno. To niedobrze. Tu powiem wam, że bardzo niedobrze. Natomiast wiem o tym doskonale, że podobno jak zakończymy właśnie zadania dla farmy, to będziemy mieli i będziemy dostawać w kółko drewno, jakieś tam dodatkowe rzeczy, więc jest ok. Dobra, wiecie co, ja to skanceluję na razie. Carbon steel bary, wytwórzmy je wszystkie, niech one się wytwarzają. Potem będziemy ogarniać resztę. No jestem z siebie dumny, bardzo dumny, tylko że widzę, że doszło mi tutaj znowu sporo rzeczy, które gdzieś znowu pewnie ich nie posortuję tak, jak być powinny. Tutaj są rzeczy drewniane, to tu idzie drewno. Teraz tak, tutaj pójdzie całe żarcie.
Plus grzybki, bo to jest... Chociaż właściwie nie, czekajcie, to możemy ze sobą zabrać, bo to może nam się przydać w razie W. Tutaj są dalej... Wiecie, ja miałem te wszystkie takie rzeczy śmieszne, typu właśnie koile i... A, to jest tutaj, tylko że tu już nie ma miejsca. Dobra, wiecie co, to może zrobimy tak. Ja to żarcie stąd wyjmę, a tutaj wrzucę te rzeczy, żeby one mi się nie pomieszały. A żarcie wrzucimy po prostu do żarcia, tam gdzie jest żarcie. Tylko tak, apple juice to może sobie zabierzemy. Mięso mi się chyba teoretycznie nie przyda. Weźmy sobie smoked meata. I tutaj nam się, aha, tu się nam upiekło, dobra, to wiecie co, właściwie możemy w sumie, a ja nie mam soli już, skończyła mi się sól, dobra, nieważne, dobra, ale idziemy do Arlo, zobaczymy, no mieliśmy to zrobić, więc ogarniemy, no dzisiaj widzę, że będzie dużo dłuższy odcinek niż wszyscy zamierzali, no ale tak wyszło. Aha, spread out and look around, jakieś są ślady. Czy ja mam za nimi podążać? Co ja to zebrałem? Są ślady konia. Hi. I guess you can't solve it. Goodbye. Panie Arlo. Widzę ślady kopyt, ale ja z tych śladów to tak. A, czekajcie, tu coś jest. Llama hair. Czy to jest wskazówka? Tak, wskazówka, clue. This fur is from a colorful llama. It doesn't look ripped away, czyli wyrwana. Let's go check that out. Aha, gdzieś na klifę mamy iść, tak? Czyli idziemy tutaj, dobra. Aha, on się rozpłynął w powietrzu. Ajajajajaj. Ale wiecie co, tak teraz patrzę na tą postać i mi się strasznie podoba. Pomimo tego, że trochę dziwnie wygląda, ale całkiem sympatyczna jest. Oho, Papa Niedźwiedź wraca do domu, a my chyba koło Papy Niedźwiedzia do niego będziemy szli. Bo tutaj jest kolejna część, zagadki. Ale to jest niesprawiedliwe, że on się tak tepa. Nie mógł ze mną tak po prostu sobie po... Let's see if there's any more evidence around here. Evidence around, dobra. Czyli szukamy czegoś, co się świeci. O! Mucus pile. Aha, czyli to było wszystko, tak? Dobra. This time it's mucus. Looks like there are shards of ladybug shell in it too. I think we can safely assume that whatever. All right. Now the tracks lead to the waterfall. Waterfall. Czyli idziemy do wodospadu. Nie wiem za bardzo, co to było takie zielone, ale wydaje mi się, że to była jakaś maść, coś takiego. Wiecie, ja też. Zresztą większość osób tak na dobrą sprawę czasami niektórych słów się po prostu nie zna, więc nie mam pierwszy raz słyszę takie słowo na swoje uszy, więc nie mam pojęcia, co to jest tak na dobrą sprawę. Dobra, czy ten waterfall jest tu od dołu? Tak. Czy nie? A jednak. Tam w ogóle skrzynka widziałem jest. Look sharp. There are unusual monsters here. Usual mon... O, fucking maken! Chyba nie. O, to są te, co stunują. No, to są te rybki, kurde. To są właśnie te ryby. Jump dancers never appeared this far outside the ruins. Something must have drawn them out here. It looks like the tracks lead right up to the river, and then disappear. Drat. What do we do then? Not much else we can do right now. I'll have to inform the mayor of this and see if... You're pretty tough out there, though. Nice fighting. If I learn anything new about the situation. Okej, okay, dobra. Czyli tak na dobrą sprawę, słuchajcie, udało nam się zaliczyć to zadanie. Więc jest całkiem sympatycznie, całkiem dobrze. Także tutaj już raczej niczego więcej się nowego nie dowiemy.
No i tak na dobrą sprawę musimy już czekać po prostu na diagramy, więc ja myślę, moi drodzy, że tutaj będzie dobry moment na to, żeby skończyć. Wiem teoretycznie, że powinienem jeszcze w sumie pójść do kopalni, ale przyznałam się szczerze, że już mi się nie chce. Ja w ogóle może nawet zrobię tak, że jak już ogarniemy się troszeczkę i będziemy mieli ciut wolniejszego, to ja po prostu najprawdopodobniej może nawet cały dzień sobie spędzę w kopalni poza odcinkami. I wiecie, poprzerabiam sobie też surowce, pójdę właśnie do kopalni, żeby tam wszystkie rzeczy poogarniać. I tak myślę, że będzie chyba najlepiej, no bo dzisiaj to ta walka nam w tym trzecim poziomie troszeczkę zbyt dużo zajęła czasu. Także wychodzimy i wracamy do domu i jestem bardzo ciekaw, czy jeżeli się prześpimy dzisiaj, czy dostaniemy... A czekajcie, jeszcze jedna rzecz, bo ja nie mam drewna. Moment, to korzystając niestety, bądź też stety z okazji, muszę ściąć drewno. Chociaż teoretycznie mam... Ja w sumie zapomniałem, że mamy te hardwoody, ale hardwoody też nam będą chyba do czegoś potrzebne, więc może lepiej ich tak, wiecie, nie nadwyrężać zbytnio. Zważywszy też, że tutaj całkiem dobrze drewno nam idzie. Ale tutaj to chyba wypadnie nam... No właśnie, tutaj nam wypadnie więcej hardwooda, niżeli zwykłego drewna. Dobra, i tu wypada ironwood, okej. Dobra, dowalmy troszeczkę paliwa. Bo się nam niestety kończy. Czy jestem w stanie wrzucić wszystko? Jestem w stanie wrzucić wszystko. Czy tutaj też jestem w stanie wrzucić full? Jestem w stanie. Tutaj nawet też jesteśmy w stanie. Dobra, kraftujemy dalej. Właściwie to nie wiem, czy nie powinienem też sobie może jednego na bronz bary poogarniać. O, i tu już nam zaczyna brakować. Dobra. I tu już nie mamy paliwa, zostało 6, więc chyba jednak przerobimy sobie... Nie, to gdzie to było? Tu? Nie, moment, to się tu przerabiało. To powinno być chyba tutaj, prawda? Tak, wood możemy zrobić z hardwooda. Dobra, to ja sobie zrobię. Nie wiem za bardzo ile, może ze 100? Mogę tu wpisać? Mogę wpisać. Dobra. Nawet mam chyba 500... A, 500 drewna mam! To... Dobra, to wiecie co, ja wydaje mi się chyba, że faktycznie będziemy jednak przerabiać ten... Tak jak pisaliście, żebym to po prostu przerabiał, bo... Ja już widzę, że to idzie troszeczkę lepiej niż... Takie normalne przerabianie. Dobra, teraz tak, to zostawiamy. W żarciu zostawiamy oczywiście wszystko, bo wydaje mi się, że nam się to chyba nie przyda, chyba że pójdziemy do WoW Industries. Co też tak może być. O, mamy Herbal Juice. 25 from blender. Czy tam się coś tu jeszcze ogarnęło? Nie. Dobra. Także wydaje mi się, że jest wsio na dzisiejszy dzień. Także moi drodzy, ja wam za dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję. Jeżeli wam się podobał, patrzcie ile mamy życia. 952. 57. Wow, prawie 1000. Nice. Dobra, ale ja wam za dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję. Jeżeli wam się podobało, pamiętajcie zostawić łapkę w górę, komentarz, subskrypcję. Wpadajcie też na wszystkie SM-ki, czyli social media. Linki macie oczywiście w opisie. No i co? Do usłyszenia w kolejnym odcinku już jutro, więc jak macie rady, śmiało piszcie. Także trzymajcie się, cześć. Pa!